15 września wspominamy błogosławionego Józefa Puglisi, prezbitera i męczennika. Józef urodził się 15 września 1937 roku w Brancaccio na przedmieściach Palermo w ubogiej rodzinie rzemieślniczej. W 1953 roku wstąpił do seminarium duchownego, a po jego ukończeniu przyjął 2 lipca 1960 roku święcenie kapłańskie w sanktuarium Matki Bożej Dobrej Rady w swoim rodzinnym mieście. Rok później został mianowany wikariuszem w parafii Najświętszego Zbawiciela w dzielnicy Sette Cannoli, a w listopadzie 1964 roku rozpoczął posługę także w pobliskiej parafii Świętego Jana od Trędowatych w Romagnolo. Od 1962 roku był ponadto spowiednikiem sióstr Zgromadzenia Córek Świętej Makryny, a od 1963 roku nauczał w różnych kolegiach i instytutach. Wtedy też został kapelanem w sierocińcu imienia Teodora Roosevelta. Od początku swej posługi duszpasterskiej Józef wiele uwagi poświęcał młodym oraz interesował się sprawami społecznymi na peryferiach miasta. Szybko zwrócił uwagę na pracę, a następnie nauczanie Soboru Watykańskiego II, którego dokumenty starał się szerzyć i popularyzować wśród swoich parafian. Szczególnie pasjonowała go odnowa liturgiczna, a także nauczanie Soboru na temat świeckich, ekumenizmu i kościołów lokalnych. W październiku 1970 roku został proboszczem w Godrano, małej wiosce koło Palermo, naznaczonej krwawymi walkami między rodzinami. Pracował tam do 31 lipca 1978 roku. W tym czasie udało mu się doprowadzić do pojednania ludzi rozdartych wcześniej przez przemoc. Był współtwórcą i animatorem licznych ruchów kościelnych, jak Obecność Ewangelii, Akcja Katolicka, Ekipy Notre Dame i Wędrować Razem. Od 1990 roku rozwijał swoją działalność także w Domu Maryi, Panny Schronienia w Bocca di Falco, założonym dla młodych kobiet i matek doświadczających różnych trudności. 29 listopada 1993 roku otworzył w swym rodzinnym Brancaccio ośrodek Ojcze Nasz dla młodzieży i rodzin z tego obszaru. Współpracował z miejscowymi świeckimi w stowarzyszeniu działającym na rzecz praw obywatelskich mieszkańców oraz ujawniającym nadużycia wobec nich i ubóstwo, którego byli ofiarami. Szybko też działający tam ludzie zaczęli dostawać pogróżki i byli zastraszani. Były to tereny od dawna kontrolowane przez mafię, która wydawała zezwolenie na niemal każdą działalność, żądając zapłaty w zamian za ochronę. Ksiądz Puglisi, zwany przez swych parafian i przyjaciół Pino, nie chciał ani płacić, ani brać pieniędzy od mafiozów. I to właśnie ta działalność społeczna na rzecz potrzebujących i wykluczonych, a zarazem sprzeciw wobec działań organizacji mafijnej, stały się głównym powodem ataków na niego, co w efekcie doprowadziło do tragedii. Ksiądz Józef liczył się z taką możliwością. Gdy 15 września 1993 roku, w dniu jego 56. urodzin, do jego mieszkania przyszli nasłani mordercy, powitał ich z uśmiechem słowami: „Czekałem na was”. Zginął od strzału w kark. Wiadomość o jego tragicznej śmierci rozeszła się błyskawicznie po całej Sycylii, wywołując nie tylko powszechny żal, ale również powszechne oburzenie. Ludzie nie dali się zastraszyć. Władze szybko ustaliły zabójców i 6 mafiozów stanęło przed sądem, który 14 kwietnia 1998 roku skazał ich na dożywotnie więzienie. W grudniu 1998 roku arcybiskup Palermo, kardynał De Giorgi, poprosił diecezjalny sąd kościelny o uznanie śmierci księdza Puglisiego za męczeństwo. W maju 2001 roku sprawa ze szczebla archidiecezji trafiła do Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, która w czerwcu 2012 roku wyraziła zgodę na wydanie dekretu o uznaniu męczeństwa kapłana. Został on beatyfikowany 25 maja 2013 roku w
Palermo jako pierwszy kapłan męczennik zamordowany przez mafię i wyniesiony na ołtarze. Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, obchodzimy dzień zwycięstwa Twojego męczennika Józefa, któremu dałeś nieugiętą stałość w cierpieniach. Otocz nas swoją opieką i wybaw od zasadzek nieprzyjaciół. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.